samej skroni, to parasol chce mieć w dłoni. A na koniec jeszcze proszę o kalosze. Ha, 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 ha. Ja. I co dalej zapytacie? Misiowi przyszła ochota zatańczyć z Bogą Foxtrota. A po Foxtrocie walczyka, bo pięknie grała muzyka. Tańczyli aż do rana. Po śniegu. Oj, dana, dana. Proszę panią chłopę do walca. Kędziały walczyk, hop, hop, hop. Niedźwiedź na śniegu znaczy to. A za nim chłota walczyka, tańcząc białego walczyka. Hej, biały walczyk, hop, hop, hop. Niedźwiedź na śniegu znaczy krok. A za nim kota pomyka, tańcząc białego walczyka. O, tańcząc białego walczyka, nie! Mam już chłopiec tej historii, tej muzyki, tej pieśni. Zaraz, wiem, co zrobię. Tu jest ciemno, tu się schowam. Nic nie mówcie pani białej. Ciii. Hej, gdzie jesteś? Zimno, zimno. Gdzieś się schowam. Ciemno, ciemno. Nic nie widzę. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Już wiem, tu cię znajdę. O, i znalazłam. Jak tu ciemno na tej stronie. Bo to ciemnia fotografa. Klisze, zdjęcia, aparaty. A to... A co to? To jest bardzo stary negatyw. A co to negatyw? Popatrz na niego. Dwie białe wrony na czarnym śniegu. Nawet gdy spojrzysz z odwrotnej strony, na czarnym śniegu dwie białe wrony. Tylko fotograf zna to zaklęcie. I kiedy w ciemni wywoła zdjęcie... Porządek świata, są przywrócone na białym śniegu dwie czarne wrony. Brawo, brawo, panie fotografie! Co za czary, nie do Thank you.
zeszły piątek. Całą kliszę w starym aparacie wystrykałem, by uwiecznić tę historię, którą teraz zobaczycie. Włożycie do krakanie? By wyglądać nienagannie, grób się kąpał w białej wannie. Każde piórko wciąż od nowa drapał pieściem i szczotkował. I nawet białe mydłem i jedno skrzydło drugim skrzydłem, a że było mu wygodnie, kąpał się tak 2 tygodnie. Tak nie można, dość tej draci! Narzekały inne ptaki, aż krzyknęły zgodnym chórem. Trzeba w wannie zrobić dziurę! Kruk zaś na to z pianą w ciągu rzeczy do nich. Leczcie sobie! Nie czas na suszenie głowy, kiedy jestem niegotowy. Więc nie kradzę. Będzie to o niej inaczej. Jeśli tylko chodzi wody, wyjdę pewnie koło środy. Koło środy. I opiszę do niedzielnia. A my rzecimy za drugiem. To co? Będę oczął. To biały krokiem. Widzieliście? Białym krukiem, bo kruk biały, rzadki okaz, tak i książkę z czarnym krukiem, rzadką, cenną, wyjątkową, zwą dziś wszyscy białym krukiem. O! Białym krukiem z Misiętego, to przez długie lata w szkole był nie lubię. To jest sroczka, co wymyśla same bzdury, wsio, wsio. O! Ja bzdury? Tak. Ja? I masz w głowie czarne dziury, albo nas jest biało-czarne. Tu sprawdzimy, kto ma rację. No mów, sroczko. A widzowie odpowiedzą, czy to prawda. Siedzi sroka na żerdzi i twierdzi, że... Cukier jest słony. Nie. Prawda jest większa od brody. Głośno. Nie. Woda też jest suka. Nie. Nie! Lewo jest czerwone! Nie! Brzmi jakby zielone! Nie! Radzi mi prosto na tebie! Nie! Kolorowej papierze! Nie! Najlepiej fruwają kroki! Nie! Śnieg jest pomarańczowy! Nie! Lód jest gorący! Nie! Gryby się kwasu na łąkę! Nie! Brama jest uglasiona! Nie! No i zaczyna się kurata! Pomyśl, sroczko, co ty pleciesz? To zwyczajne kłamstwo przecież. Kłamczucha znajduła się. Co? Co? Poszła sobie. No i dobrze, bo już głowa okręcenia ciągle boli. Tam, na stronie 60, jakieś plany, jakieś paski. To mój węzeł piękne znaki namalował. Już rozumiem, to zagadki. Chętnie zgadzę się, są dziwne te obrazki. Zagadki czy kolego są dla dzieci, nie dla ciebie. To ja idę, a jak będzie coś trudnego, nie podpowiem. Idę, idę. Ja zaczynam. Zagadka pierwsza. Nie są to plamy w zeszycie. Panie muchy na suficie. Jest to pies, lecz nie Pekinczyk. Pies ten zwie się... Właśnie to pies. Dalmat.